słyszałem! Będziecie na stać, czy pomożecie! Będziemy tak stać! Wielkie dzień! To ja chcę stworzyć się też na atmosferę, a wy tacy jesteście? Chodźmy, pomożemy, bo nie da nam spokoju. No będzie się kokosił i kokosił, a my będziemy mieli wyrzuty sumienia. Najchętniej dałem cię do rwa. Puśćcie mnie, puśćcie! Ale niech cię nie trzyma!
potem mogli się nie kłócić. Przepraszamy, nie będziemy. Ale to zawsze on zaczyna. Nie zaczynałbym, gdybyś mnie nie prowokował. Widzicie, już się zaczyna. Cisza, chyba będę poważnie musiał zastanowić się nad naszym rozdzieleniem. Ale to później. Dzwonię, bo mam dla specjalne zadanie, które wymaga wspólnego działania. Wierzę, że sobie z tym poradzicie. Macie rozumieć. Oczywiście, jesteśmy stworzeni do zadań specjalnych. Na dobre akcje musicie powstrzymać się od wszystkich sporów. Ma się rozumieć. No tak, ale dalej w dalszym ciągu nie wiemy, co to za zadanie. Opanuj się. Pamiętaj, że ciekawych to pierwszy stopień do piekła. Ale do rzeczy. Otóż 2 lata temu w tym radosnym świątecznym czasie zdarzył się tragiczny wypadek. Państwo romańscy wracali z zakupów i auto wpadło w płaszczyzn i uderzyło w drzewo. Nie przeżyli. W domu czekała na ich córka Edytka. W związku z tym, że nie mieli oni żadnej rodziny, dziewczynka trafiła do domu dziecka. Gdzie jest do teraz? Edytka każdego dnia modli się za duszę rodziców oraz intencje kolegów i koleżanek z domu dziecka, żeby znaleźli nowy z rodziców. Nigdy nie prosiła o rodziców dla siebie. Aż do wczoraj. Sami zobaczcie. Aniołku mój kochany, zaliczyłaś w takim momencie dobrego nieba. Bądź tak dobry i daj wszystkim duszom tego, co im potrzebne. Nie zapomnij o rodzicach moich, nie znajdą szczęścia pośród skrzydeł twoich. Zadbaj o nich, żeby wszystkie się rodzą razem z potrzebującego. Amen. Znowu święta. Bardzo za wami tęsknię. Pamiętam, tato, jak ty zawsze pozwalałeś wybrać mi choinkę. Po to miał obie radzie. Śpiewaliśmy kolędy, czyli gdzieś muszą opłatki. Wtedy tego nie doceniałam. Myślałam tylko o prezentach. Robię wszystko, żeby wam nie zabić. Wszyscy mówią, że sprzymacie nade mną zbyt, ale nie mogę przestać tęsknić. Chciałabym znowu mieć dom. Boże, czy to możliwe? Obraz ten kołysze mnie do snu.
jak motyl zastygł czas od fotografii szkłę. Patrzę na nie raz i jedno wiem. Cudownych rodziców mam, cudownych rodziców mam. Chyba zatkało. Aż za serce ściska. To znaczy, że porządny z was anioły. Mam, zrobimy casting. Takie pomysły to zachowaj dla siebie. A co, jesteśmy top model, żeby robić casting? A masz lepszy pomysł? Nie. Thank you so much for dusting yourself off and back in the saddle.
Jacka. Gdzie stujesz? Co ty się musisz? Zero porządku. Chyba dobrze, co nie, może zostanie jakimś prawnikiem albo lekarzem. A skąd ja niby wezmę na to pieniądze? Nie, tylko czekam, aż skończę szkołę i pójdzie do roboty. Może będzie mnie wspierać. Moi rodzice ciągle interesują, mówią o pieniądzach, które nam nie wydają. Czy jest to naprawdę takie beznadziejne? Nie. I nazwałbym tego swoim nieprzygotowaniem do narodzenia Jezusa. A to się zaraz bliżej. Jeśli tam dalej to dziecka spełnia się tam w domu dziecka. Nie wierzę, że nie ma na świecie rodzin, które czekają i są tęskne i przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Musimy szukać dalej, aż do skutku. A może sprawdzimy tu, w podłowieniu. Thank you.
początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Masz rację. Szkoda tylko, że nie możemy pomóc wszystkim sierotom. Są jeszcze na ziemi ludzie chorzy, nieszczęśliwi, którzy oczekują na naszą pomoc. Czy podołamy tym wszystkim zleceniom? Nie wprowadzajcie takiego przygnębiającego nastroju. To, że mamy skrzydła i aureolę, nie czyni nas wyjątkowymi. Każdy może czynić dobro. Spójrzcie, wśród nas siedzą rzesze aniołów. Jestem pewien, że każdego dnia spieszą z pomocą potrzebujących. W każdym człowieku są niezgłębione pokłady dobra, które tylko czekają na wydobycie. Każdego dnia rodzi się w naszych sercach.